Witam. Dzisiaj przedstawię wam moją topkę najładniejszych postaci w Naruto. Lubię za niektóre szczegóły, dlatego nie dziwcie się, że czasem opis będzie krótki. Zapraszam. Miejsce 10. Tenten. Co tu dużo mówić, mi osobiście podoba się, jeśli chodzi o wygląd w Boruto. Wygląda normalnie, a jednocześnie bardzo ładnie. Miejsce 9. Deidara. Może i nie jest moją ulubioną postacią, ale wygląda całkiem ciekawie. Podoba mi się fryzura blondaska. Miejsce 8. Hinata. Podobała mi się od początku i tak naprawdę nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego. Po prostu lubię jej wygląd od samego początku do samego końca, włącznie z wersją z alternatywnego świata. Miejsce 7. Gaara. Złowieszcze spojrzenie w pierwszym Naruto przeszywało mnie za dzieciaka. W Shippudenie jako dorosły wyglądał dla mnie nawet ciekawiej. Jako dziecko wyglądał też całkiem nieźle. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to do tego, jak teraz wygląda. Jak to ktoś kiedyś powiedział, wygląda jakby koń przelizał go po głowie. Miejsce 6. Pain. Jeśli rozmawiamy o Painie, mam tu na myśli konkretną ścieżkę. Mowa oczywiście o Tendo. Jako Yahiko mniej mi się podobał. Ma spojrzenie gardzące ludźmi. Jak w prawdziwości nie lubię piercingu, tak tutaj wręcz mi się podoba. Nie wyobrażam sobie go inaczej, wygląda po prostu epicko. Miejsce 5. Jiraiya. Jego wygląd jest niecodzienny, nawet jeśli mówimy o anime. Żabi pustelnik ma inny ochroniarz na czoło niż reszta. Świetnie dobrane kolory ubioru, włosy przypinają mi troszkę SSJ3 z Dragon Balla. Miejsce 4. Sasuke. Nigdy go nie lubiłem jakoś specjalnie, ale trzeba przyznać mu jedno. Wygląda po prostu epicko. Złodupniak szczególnie teraz mi się podoba najbardziej. W jednym oku Rinnegan, w drugim Sharingan. Po prostu coś fantastycznego. Poza tym jego ubiory często są świetnie zrobione. Miejsce 3. Kakashi. Niby zwykła postać pod względem wyglądu, ale od zawsze mi się podobał. Wygląda świetnie, tym bardziej jak w dawnych czasach nie wiedzieliśmy, co ma za maską. A na samym początku nawet za opaską zakrywał Sharingana. Kolorystyka jego ubioru szczególnie podoba mi się w Boruto. Miejsce 2. Tobirama. Mówcie co chcecie o Tobiramie, ale wygląda super zajebiście. Ciekawe jest też jego połączenie kolorystyki, która trafia w moje gusta. Połączenie czerwonego koloru na twarzy i niebieskiego ubioru strasznie mi się podoba, ale chyba najbardziej jego wyraz twarzy. Miejsce 1. Madara. Postać legenda nie tylko pod względem siły. Osobiście dla mnie jest to najciekawsza postać, jeśli chodzi o wygląd, od początku do końca. Wyglądał kozak jako dziecko, jako dorosły, na wojnie miał różne stany i każdy był dla mnie super. Na szczególne wyróżnienie zasługują też ode mnie te osoby: Terumi Mei, Temari w Boruto, Mitsuki, Sarada. To by było na tyle. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!